Hej ekipa, witam was serdecznie, witam was w przygodach z Nordgard Conquest. Kontynuujemy naszą przygodę z tą grą, bo przyznaję, gra mi się spodobała. Nie wiem, czy będę grał jeszcze ją dłużej, zobaczę tak naprawdę, czy ją gdzieś wcisnę, czy gdzieś uda się ją wcisnąć w jakimś sezon. Póki co rozgrywamy drugi odcinek. Dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie porady, za wszystkie informacje, które mi przekazaliście na ten temat, na tej gry, za waszą aktywność także. I pamiętajcie też o zaglądaniu na Facebooka, na Discorda, zwłaszcza na Facebooka, Discorda, bo tam też jest aktywność, tam dostarczam wam wszystkie nowinki, nie tylko o tych grach, które ogrywam, ale także na przykład o niektórych darmowych produkcjach, które są w obecnym czasie bardzo mocno promowane na niektórych serwisach, żebyście po prostu też nie przegapili takich ofert. Więc zapraszam was na Discorda, na Facebooka, wszystkie informacje macie w opisie. Natomiast my lecimy z fabularną częścią, mamy rozdział drugi, przyczółek. Nordgard to nie gościnna kraina, nie sposób określić, kto kogo okiełzna. Jeśli nie uda nam się zdominować tych ziem, wszelka pamięć o nas zaginie. No wiadomo. Dobra, w takim razie mamy oczywiście poziom trudny, normalny zostawiamy, tutaj nic nie zmieniamy. Dodatkowe cele zostaną odkryte po ukończeniu rozdziału po raz pierwszy. Aha, czy mogę sobie wielokrotnie niby przejść tym rozdział? No spoko, dobrze. Premie za słabe, premie za starcie. Oto mam dodatkowe jeszcze informacje, spoko. Więc będę miał jakieś premie, muszę o tym pamiętać. Jakieś zapasy, poświęcenie. Dobra, w takim razie nie przedłużamy, rozpoczynamy. My companions' eyes were shining with ambition. They were eager to set foot on the untamed lands of Northgard and reap its wonders. But my heart was tormented by a darker appetite. Vengeance. Ach, ta zemsta. Dobra, mamy. Kontynuujemy naszą walkę. Jeżeli ktoś nie pamięta fabuły, to zapraszam was. W tym miejscu daję wam informację na temat pierwszego odcinka. Zobaczmy, gdzie wylądowaliśmy. Wow. Podoba mi się. Okej, osadnicy. Było jedna łódka, są trzy. Ląd na horyzoncie. Wreszcie możemy postawić. No i nie zdążyłem przeczytać. Serio? Mój panie, rozebraliśmy naszą langskip i odzyskaliśmy dość drewna, by zbudować przy brzegu ratusz. Okej, czyli taka technologia, spoko, rozebraliśmy łódki, żeby zbudować ratusz. Może być, podoba mi się. Nie ma odwrotu w takim razie. O, a propos, teraz nie ma odwrotu, dziękuję za wasze oddanie. Oczekujemy na rozkaz wyruszenia w głąb regionu i poszerzenia terytorium naszego klanu. Oczywiście, czeka nas wiele pracy. Musimy skolonizować pobliskie tereny, by nasz klan miał gdzie mieszkać, a także znaleźć surowce. Pewnie. Musimy też zadbać naszą sławę, by móc objąć wewodanie cały region. No oczywiście, że tak. Bywaj zrównym, panie, porwać nas do zwycięstwa. Bierzemy się za, w takim razie, za zdobywanie tego terenu. Klan Elkhthnir. Klan nie otrzymuje w razie rozwojowe zasoby. Nie ma też sobie równych, jeśli chodzi o takie wskaźniki jak szczęście czy sława. No ba, jesteśmy sławni, innym słowem. Wykorzystuje je budować przewagę. Dobra, w takim razie my tutaj będziemy budować. Tu zbieramy nam zasoby, ale pierwsze co? Budujemy obóz zwiadowców, bo bez tego ani rusz. Zwiadowca musi odkrywać kolejne tereny. Tutaj musimy też zjedzenie ogarnąć. Na razie osadników 4x6, więc mogę sobie zbudować jakiś prosty domek. Mógłbym dom prosty zbudować, bo tutaj raczej nie widzę żadnych żyznych terenów. Znaczy nie, dobra. Portu też. Szkoda, że portu nie mogę zbudować, to jest smutne, no ale dobrze, dobrze, niech im będzie. W takim razie tak, obóz zwiadowców, a niech będzie tutaj przy jeziorku, niech zbudują. Tej gościu, jeśli za zwiadowcę, tak jak mówiłem wam, nie można, tak, no halo, chciałbym, o tak, tutaj, czy ja, a, czy na dach nie mogę, trzeba inaczej, spoko, dobra, idzie zwiadowca, badać nasze tereny. Pytanie, czy ja w takim razie tobą, gdzie jest ten mój Brand? Czyli z nim nie mogę wyjść, dopóki tutaj tereny nie są zbadane. O, to jest bardzo dobra, bardzo fajna opcja. Zapomniałem o tym poprzednim razem. Dobra, tutaj jeżeli chodzi o sławę, uczta za 100, zima, mamy kwiecień, więc uczta za 100, pewnie. Zróbmy ucztę, niech będzie szczęście, jeszcze większe. Wow, wilki tak blisko. Dobra, w takim razie ile wilków? Jeden wilk. Widzę jednego wilka. Bijmy go, rozwalmy bydlaka. Zresztą sami widzicie, muszę to wszystko pozamykać. Tak, dziękuję za informację. Skolonizuj 8 terytoriów i
Drwal pozwalał, tak, widziałem, że Drwal pozwala mi budować. No to dlaczego to mi się to świeci? Nie pokazuj porad. Dziękuję, już te porady znamy. Dobra, tutaj są wilki. I to są dwa tym razem. Tak, fight, koleś, bigo. Dobrze, naparzaj w nich, bo tutaj wiesz, tu nie można tak być, że będziemy po prostu patrzeć tylko na to, przyglądać się. Tutaj mamy dużo drewna, a tutaj nie mamy, tutaj mamy tereny łowieckie, spoko. Trzeba będzie niedługo nam ogarnąć jakąś leczenie. Zbadajmy te tereny tutaj. Natomiast tu, jeżeli chodzi o jedzenie, żywność mamy spoko, ale tereny łowieckie bym chciał. Tylko chata drwala najpierw potrzebna, ale żeby to zrobić, muszę skolonizować za 20. Może być, kolonizacja zaraz będzie moje, a ja się tutaj wybiorę w sprawdzenie. Tutaj w sumie, aha, są po prostu wrony, a może i tak być. Zwiadowco, ja bym chciał, żebyś mi te tereny zbadał. Jest zbudowane? Super. Skolonizowany znaczy się super. W takim razie szybko. Chata drwala, dziękuję, zbudujmy to, bo nam potrzeba dużo drewna. Zastanawiam się, czy on będzie nosił do chaty drwala to drewno ze ściętych drzew, czy będzie chodził do ratusza. To jest zastanawiające, będę musiał się temu przyjrzeć. Natomiast tak, tutaj zwiadowca prawie już zbadał. No, zwiadowca. Co to za wredna kreatura? Jakiś goblin? Czy to aby nie jest draug? Jakiś draug. I starcy powiedziały kiedyś o nieumarłych wojownikach, a nikt nie dawał temu wiary. Cóż, byliśmy w błędzie. Nie ma co zwlekać, musimy obronić naszych ludzi i zarżnąć tę piekielną obrzydliwość. Pewnie tak, bić go. Bić, zabij, pokonaj. A ten tutaj zwiadowca poleciał tu, dobra. Ci patrzcie. A tu już dwóch jest, o nie, dwóch jest. Bić dziada, tutaj będzie nam, wow, wchodzi nam w osadę, nieładnie gościu. Dobra, tutaj trzeba ich bić. Ciekawe, czy ja... O, mogę się bić, super. Mogę się bić, choć... A ty czemu stoisz? Do roboty, pradzi ich tutaj. Nieładnie, dobra, rozwalić dziada. Dobra, mamy drwala. Ty, gościu, tak nie stój, bierz się za coś. Ona co, zwłoki zbiera? Ze zwłok jabłka? Ojej. Nie chcę stwierdzić, czy te jabłka, jak będą smakować. Naprawdę nie chcę. Dobra, mamy dwa wilki. Trzy wilki. Mam nadzieję, że sobie rozwalą o mnie głowy. Okej, teraz wiadomo, co odkryłem, ale wiecie co, robi się niebezpiecznie, rozwal tego. Dobra, i wycofaj się, szybko, fallback. Tam jeden wik to sobie może łazić, natomiast my tutaj musimy szybko ogarnąć budowę. Mamy doki okrętowe, o, mamy doki, super, ale tylko chciałbym ten doki, a tutaj są te doki. Tak trochę dziko, ale to zbudujemy. A nie, to wiecie co, w sumie tutaj doki mógłbym, choć może tam nie. A niech będzie tutaj, tak na skraju. Niech będą te doki tu w tym miejscu. A ja zobaczę, czy mogę zbudować jeszcze. Bo tak, na przykład ten teren bym chciał. Lipiec skolonizuj za 40. Chcę jedzenie tutaj polować. Tylko potrzeba chata łowcy. 80 drewna. No więc proszę ruchy tym z drewnem. Proszę więcej drewna mi tutaj ogarniać. A my gdzie jesteśmy? Tutaj mamy tego. A, tam zwiadowca aż poleciał. Tam daleko. Dobrze. W ogóle jak wygląda minimapka? Mogę jeszcze bardziej zoomować? Chyba nie. Jedna rzecz, która mnie irytuje, że nie mogę odklikać tego panelu. Tutaj mamy rani członkowie, tak, my 25 mniej produkują. O, fajne jest to, że rani produkują mniej. Podoba mi się to. Buduj chatę uzdrowiciela, zbudujemy ją. O, wiecie co, tu na skraju, żeby było zaliczone do tej działki, a nie do innej. Tutaj też chyba działka będzie. Dok okrętowy. I co w tym doku mogę zrobić? Mam tu coś? Dok okrętowy, wyprawa, czy mogę na wyprawę wybrać się, pozwolę organizować wyprawy, dzięki którym klan utrzymuje kości, mogą być korony lub sława lub folklor. Okej, tutaj, tu jest zło, tu nas czeka zło, tutaj mamy jakąś kamienny krąg, który daje nam w ten folklor. No dobrze, a gdzie jest nasz zwiadowca, halo zwiadowca, gościu, a tu jesteś, dobra, badaj te tereny. Ciekawe, że zwiadowcy teoretycznie nic nie atakują. Dziwnym jest to dla mnie systemem całkowicie, że zwiadowca jest, pomimo tego, że ma obronę, życie i ten, ale nikt go nie atakuje. Nie wiem, czy to dobre, ciężko stwierdzić, ale póki co widzę, że zdecydowanie nikt mi tu nie ogarnia. No, dostać to jedzenie. Proszę mi tu zbudować. Halo, jakie to... jest już przypisane. No dobrze, to tak może być. Ja potrzebuję się tutaj leczyć. Żeby tu leczenie było. No buduj! Gościuwa! Co czekasz? Trzeba tutaj... Okej, tu mamy komplet drewna. No zbuduj, że nam to... Ale się wleką z tym. Dobra, zobaczę, czy mogę zbudować jeszcze... Później.
którzy zostaną kowalami. Tworzę lepsze narzędzia. Obóz szkoleniowy, dobra. Wieża obserwacyjna. Gdzie można strzelać. Chata zdrowiciela, ja chciałbym chata łowcy. 80 drewna. No minimalnie brakuje. Dobra, więc to, skoro ty już tak ładnie zbudowałaś. Okej. Mój panie, natknęliśmy się na człowieka innego klanu. Co mamy zrobić? No i dobra pytanie. Czy jesteśmy atakowani? No hale, jesteśmy atakowani. Czy to sprzymierzeńcy tego drania Hagena? Dobre pytanie. Przybywam pokoju, jestem Halvard z Heidun, klanu Kozy. Nie mam złych zamiarów, chcemy prosić o pomoc. Klan Kozy, dobre. Okej, okay. Tam biją, no to czemu? Witaj Haladzie z Heidun, nazywam się Rig, jestem synem zmarłego najwyższego króla Haukforda. Co się trapi? Przyjmij nasze najszczersze kondolencje, młody panie. My również odczuliśmy niedawno wielką stratę. Nasza wyprawa nie poszła zgodnie z planem. Statki rozbiły się, że na opuszczonych brzegach. No widzisz, trzeba było dobrego nawigatora sobie zainwestować. Nic nie ma nam nie zostało, wkrótce pochłonę z dziś, błagam, pomóż nam. Wyciągnę was, do czego potrzebujecie. Dziękuję, nie proszę o wiele. Ale co? Aha, rozwalić. Twoje rodzice muszą po prostu wybić wilki zagrażające naszej licznej osadzie. Dobrze, pomogę ci, tylko na razie to ja mam tu problem. Odkryliśmy wystarczająco dużo folkloru, by nauczyć się nowej umiejętności. Wybierz mądrze, gdy będzie ona miała konsekwencje dla naszej ekspansji, naszego przetrwania. Folklor. Zobaczmy, co to daje tam nam ten folklor. Uważnie zbadaj każde kamienie runiczne lub kamiennego kręgu, na który trafimy, jest bardzo istotne. Dzięki temu nasi mędrcy będą mogli gromadzić folklor i poszerzać naszą własną wiedzę. No dobra, spoko, w takim razie co dalej? Jeju, no, tylu ludzi na jednego wilka, no, serio, a ja ledwie tutaj żywy. Dobra, gdzie jest ta kobitka, o co miała mnie tu leczyć? Halo, proszę pani, wolałbym kobitkę na uzdrowiciela niż faceta. O, tu jesteś, no to na co czekasz? Proszę tutaj ogarnić temat, bo tu ja potrzebuję leczenia. Okej, wy jesteście, a jak mam do was mam dotrzeć? Statkiem, czy jak? Chyba tak. Chyba statek to będzie w ruch. Czyli co, ta działka jest wykupiona? Nie, po prostu nas przyszli, podatakowali. Czyli tutaj mamy drewno, tu mamy zasoby, a tutaj mamy... A może naokoło jakoś będę musiał iść? Zobaczymy, póki co łazimy, zbadamy. Spoko, zwiadowca bada te tereny. No, leczysz? Super, leczysz. No to jak leczysz, to bardzo dobrze. A ja bym tego łowcę, bo mamy październik. Trzeba by tutaj łowcę ogarnąć. A niech będzie w tym miejscu, niech ładnie wszystko będzie w jednym miejscu, żeby z daleka, żeby nie płoszyć tam. Zebrane wszystko pozwala na zdobycie nowej wiedzy. Okej, okay, ostre topory. 20% więcej drewna, zbrojmistrz, zwiększa siłę ataku wszystkich jednostek wojskowych, wartość wielkich dokonań. Dodatkowe krony, jeżeli budynek jest ulepszony. Wiecie co, na razie weźmiemy ostre topory, bo chyba mogę innych, tak? Później weźmiemy zbrojmistrza i chyba, że tego korony. Zobaczymy. Kolonizacja, o! Więcej domów potrzeba, no to już wam buduję domy. Proszę bardzo, już ogarniamy domy. Nie chciałem tego. Ja chciałem domy, a akurat listopad, a my usze zrobiliśmy, serio. To było słabe. Tak, to było słabe, no ale niestety zrobiliśmy to, tak. Mamy to, że oni teraz będą świętować, więc jeszcze więcej ludzi nam będzie przychodzić, pomimo tego, że nie... To jest słabe, dobra, nie udało się, to jak chciałem. To ktoś buduje, czy nie? Halo, ty, buduj to, proszę, ogarnij to. Gdzie nasza tutaj? Kobitka? Tutaj jest. Co to jeszcze mam wykrzykniki? Budynki bez pracowników. Nie mam pracowników tutaj. Czemu? Ty, gościu, zajmij się tym. I jeszcze coś. Plac budowy czeka na pracownika. Tak, bo no właśnie. No właśnie, tutaj nie ma kto. O, i zima przyszła, no i właśnie to jest to. My tu ucztujemy, a tutaj... Ciekawy jestem, czy ryby będą nam przynosić. Wyprawa. Się dowiemy. Zakończona była chata łowcy. No i dobrze, w takim razie łowca. Ty, gościu, jesteś łowca? Nie jesteś łowca. No to proszę tu ogarniać, bo nam żarcie potrzebne. I to rusz, a to już. Dobra, ogarniam tego wilka, który tutaj się mi kręci, bo czuję, że tu będą fajne zasoby. Tylko nie wiem, gdzie ten gościu jest. Za 80. A ten druid proszę tu se stanąć i leczyć okolice. A tu jest ten wilk. Dobra, rozwalmy tego dziada, później rozwalę to. I stopniowo będziemy się tu kręgać. Uuu, co to jest? Ruiny jakieś odkryliśmy. Jakiś niedźwiedź brunatny. Jaki ty duży. Ojej, dobra.
Niech będzie. Tutaj mamy znowu wilki, o tu będą pola uprawne, spoko. Ale naprawdę mnie irytuje to, że zwiadowca nie jest atakowany. Mógłby być tak troszkę skupnięty, prawda? Mógłby go tam trochę poszczypać. No bez przesady, mogliby trochę tak to urozmaić. Dobra, ten teren mamy. Twój sojusznik jest atakowany. No właśnie. Pytanie, czy ja jestem w stanie tu jakoś dotrzeć? No widzę, że nie. To wiecie co, ja się zrobię mały eksperyment. Znaczy może nie zrobię eksperyment, tylko zrobię... Co ty zbierasz? A, żywność. Dobra, budujmy. Co możemy zbudować? Kuźnia, targowisko, skład handlowy. Ja chciałbym obóz szkoleniowy. O tak. Tylko ten obóz chciałbym chyba w tych rejonach. 80, wiem, że wydaje w tych rejonach w zimę, no ale czas mnie goni. Chciałbym im pomóc jak najszybciej, więc szybko, szybko. Mamy 11 na 16, więc pasowałoby... Jak tam? No właśnie, kobitka, miałaś leczyć i co? Miałeś ich leczyć i co? No i co? Nieładnie tak, bez leczenia. Dobra, zbudujmy w takim razie. Tutaj coś możemy budować na tym terenie. Pola, chata rybaka. O, tu mogę rybaka, jak miło. Niech będzie, tutaj chata rybaka. Będzie łowił nam rybki. Coś idzie. Nie, no co się tam dzieje znowu? Właśnie odkryliśmy złoże minerałów. Są ich dwa rodzaje, kamień i żelazo. Okej, oba surowce są bardzo ważne, aby je wydobywać potrzebujemy górników. Wybuduj kopalnie, wyznacz do nich mieszkańców. Kamień można posłużyć do usprawnienia naszych budynków, żelazo pozwala wykuć lepsze narzędzie. No oczywiście, że tak. I ponownie uzbroić chorążego, takiego jak ja, jeśli w walce ulegnie wrogowi. Wow! Pamiętaj, że złoże nie są nieskończone, zwykle zawierają niewielką surowcę, dlatego trzeba go dobrze wykorzystać. Czy mamy nie mamy nieskończonych złóż? Dobrze wiedzieć. Bardzo dobrze wiedzieć. Dobra, w takim razie tak, a tu eksploracja teraz przebiega. Dziwnie podszedł, ale spoko. I teraz tak, w takim razie, jeżeli złoża mamy nieskończone, zbuduj nam drewna, dajcie nam więcej drewna. Jak tam, leczy ona czy nie leczy? Twój zwiastun został ranny podczas eksploracji. Czy co, jednak został jakiś ranny? W jaki sposób? To jest dobre pytanie, jak cię zranili? Powiedz mi gościu. To jest bardzo interesujące, jak cię, ktoś cię zranił, tylko jak? Dobra, na razie chyba wycofam, ale póki co... Kurczę, ja chciałbym, buduj. No nie mogę drewna ogarnąć. Z drewnem bardzo jest słabo. Zajmij się czymś tam. Albo wiesz co? Tu, zbuduj nam ten szałas, będziesz łowić ryby. O, jedzenie mamy, będziemy mieć dostawę. Ale tak, my jesteśmy tu wyleczeni. Czy jestem w stanie jakąś wyprawę zorganizować? A tu już mam żeglarza. Okej, spoko. W takim razie wiecie co? Pytanie, czy jestem w stanie jakoś ich pocisnąć tutaj? Mamy jednego wilka, mógłbym skubnąć ich tam, tylko chcę tam się wydostać. Wyprawa. Wybierz dodatkowy zasób, którego mają szukać twoje żeglarze. Folklor? A niech będzie folklor. Ale co? I oni sobie tak popłynęli beze mnie? A jak ja mogę się tam dostać? Haro? Bardzo interesujące. Proszę, rybak do działa, a oni sobie po prostu tak popłynęli. Dobra, jak rybak? Znowu atletom jest atakowane, no nie, teraz z tej strony wilki idą. Bijcie tego wilka. Ja zobaczę jak łowią. O, jak fajnie niesie ryby. O, idzie burka, no akurat ja wysłałem wyprawę, no super, bardzo inteligentnie. Dobra, tu se stanę z tej strony. Tu są wilki, tu jest obowiązek wilków. Tu są wrogie jednostki. Dobrze, gdzie nas zwiadowca? Ryba, głowca, trwa, mieszkaniec. Zwiadowca, tu jesteś gość, no najwyższa pora. Jeszcze nasz uzdrowiciel. Ogarniasz ich? Ogarniasz, dobrze, to ogarnię, bo tutaj trzeba. Nowa wiedza, czyli bramy wartość wszystkich do konia. Skaldowie będą produkować dodatkowe korony, jeśli ich budynek jest ulepszony. Ulepsza narzędzie skaldów staje się darmowe, a czas tworzenia zostaje zmniejszony. Kolonizacja, wytępienie. Spichniesz ulepszyć, spichniesz o 50%. Dobrze, czyli to na pewno wezmę, bo spichlarz będę chciał rozwijać. Buduj. I teraz chciałem spichlerz, tak, tylko tutaj nie mogę, mogę go dać, a zbudujmy na tych terenach, bo tu raczej surowca innego nie będę miał, no raczej nie, dobra, zbudujmy w tym rejonie. No i co? Mój drogi, wyskanowałeś, skan rzucony, jakby ktoś chciał wiedzieć, to było porównanie do StarCrafta, tak, skan rzucony, dobra, musimy coś zbudować, mam 14 na 16, trzeba domów, trzeba drewna. Co z tym drewnem? Bardzo powoli to drewno napływa. Chyba jeszcze jednego trwala.
Ale pytanie, czy mogę tych dwali jakoś przekładać? Chyba mogę, czy nie mogę? Nie wiem, nie wydaje mi się, nie wiem. Hatred Wall, 1 na 2. A, czyli mogę, super. Spoko, mogę sobie to w takim razie przerzucać. Mogę więcej drwali zrobić, no ale to jest właśnie to, że ten drwal... Pytanie, czy drwala mogę zamienić na kogoś innego? Mogę! Miodzio, dobrze, w takim razie to mnie cieszy. Hata drwala przydzielamy, a postawmy... tutaj, niech drwal tutaj działa. A ty zwiadowca, tak, zwiadowca, dobra. Wyleczony, spoko. Co tam mamy? Plac budowy czeka na pracownika. Plac budowy, pracownik, tatę, wiesz co, ty się tym zajmij. A ja idę moim wojownikiem. Gdzie jesteś ty? Trzeba się zająć tym typem, pozbyć się go i wykupić tą działkę w końcu. Bo tak nie może być. A i widzicie, spichlerz jak w sam raz. Halo, ktoś buduje mi ten spichlerz czy nie? A gdzie? Po co? Po co się męczyć? Po co? Staniu se wymyśla, to po co go słuchać, prawda? Dobra, idziemy fight. Będzie fight. Okej, już po budce. Zobaczymy. Zastanawiam się, jak można się do nich tam dostać. No kurczę, to jest jakieś mega pytanie. Eksploracja powinna na to wskazać, ale dobra. Póki co budujemy. Okej, mamy tą działkę. Wykupujemy ją. I tutaj te tereny powinny być spoko. Teraz tak, tutaj się przedostać. Dwa wilki, trzy wilki. O Jezu, trzy wilki. Słuchajcie, tego będzie mnóstwo. Tutaj będziemy jednostka zwiadowca. Czyli tu będziemy mogli to zbadać, ale to jeszcze nie teraz. O, tu będą farmy. Wow. Jak są farmy, to idziemy w tym kierunku w takim razie i tu szykujemy, tylko trzeba nam zbudować jeszcze jedną małą rzecz. A tą małą rzeczą będzie oczywiście obóz szkoleniowy. Gdzieś to miałem. Obóz szkoleniowy, czyli ja aby nie mam zbudowanego już obozu? Nie, nie wydaje mi się. Tu nie mogę. Chyba, że będę sobie rozwinął obszar. 315, no mógłbym. A nie mogę. Smutek. I co z tą wyprawą? Wyprawa, aha, zatrzymaj wyprawę. A, czyli mogę w dwie strony podziałać. Spoko, tu w razie czego postawię drugi port. Więc, cholipkę, jak to budować? Warsztat, a niech będzie tutaj, na tym rejonie. Skoro już tu wykupiliśmy, tutaj. Mężczyzn, wyznacz mieszkańców, którzy nauczą się tej profesji. Będzie produkować więcej tego. O, i fajnie. Tak, mędrcem będzie kobitka. Tak, nie żebym jakoś tutaj preferował damskie zawody, że akurat mędrcem będzie to kobitka. Ale w sumie z drugiej strony, czemu nie? Kobita, druid? No, może to ma sens, może nie. Zobaczymy. Dobra, czekam na moich wojowników, bo chcę uderzyć na ten obóz, przejąć te rejony. Później tu i będzie spoko, a później stopniowo będę schodził tam. Natomiast jak tam sąsiedzi moi się trzymają? Dajcie jakąś radę? Mam nadzieję, że tak. Nie widzę na razie waszych możliwości rozwoju. Właśnie jest to, że ja nie wiem, jak do was mam dotrzeć. To jest... czy ja mogę ci coś dać? Jakiś transport? Terytorium? Kurczę, to jest dobre pytanie. Jak mogę tutaj im pomóc? Wyjść jednostki, by zabić wszystkie wieki w pobliżu osady Harvalda. Co to mam? Folklor? Wow! Jak nam folklor ładnie rośnie? Super. Oznaka bohatera. Koszt stworzenia budynku, ołtarz. Szczęście, ilość, medycyna. O, 50% szybciej. Znowu zostałeś ranny. No to gdzie ty się tam szlajesz, że znowu zostałeś ranny? A, pewnie przez tych. Dobra, rozumiem. Ach, dobra. Tutaj buduje mi ktoś, to buduje. Znowu jestem atakowany, gdzie? A, tu wilki próbują podejść. A, ale to wilkami to się szybko zajmę. Ha, 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 właśnie, wilkami się zajmę, więc mogę teraz samodzielnie rozwalić trójkę? Tu mam zrobić, ale nie, dobra, nie będę wychodził, czekam na jednostki. Tylko pytanie, czy ktoś mi to buduje? Gościu, sorry, pożycz żarcie, zajmij się tym. Jedzenia na razie mam, spojrzcie 26, tutaj nie ma co kombinować. Hata drwala, właśnie, więcej ludzi do drewna. Proszę drewnem się zająć, bo trzeba nam i szałasów, i więcej ludzi, wszystkiego. Budujmy kolejny dom. Tu mogę? O dziwo, tutaj mogę domek, ale tego nie będę chciał, bo chcę go postawić. A niech będzie już stoi tutaj. O, tutaj ładnie na tym terenie się prezentuje. Super, drwali więcej, bo nam naprawdę z drewnem... Choć nie, drewno teraz mi nie brakuje. Teraz chyba mi brakuje wszystkiego innego. Można i tak. Dobra, póki co mogę zmieniać zawody, więc to jest dobre. Zbudujmy to. Już bałem się, że te zawody zostają na stałe, ale jednak nie, to jest spoko. Widzę, że żadne przyspieszenie nie ma. Więc jest. Więc tak, ty idziesz na wojownika i ktoś jeszcze. Potrzebuje jeszcze jednego wojownika. O, widzisz, gościu, jesteś idealny, trafisz idealnie wojownik. Dobrze.
mogę mieć w drużynie trzech tym razem. Bardzo fajnie. Więc co zrobię? No co zrobię? No kobitkę wezmę na drużynę. Aha, nie mogę. To ile tych wojowników w końcu mogę? Halo? Halo, halo? To miało być... automatycznie podążyć do jednostki Brown. Okej, no to właśnie o to chodzi. I pójdziemy, pociśniemy te tereny, dostajemy dodatkowe zasoby żarcie i będziemy powoli systematycznie czyścić to wszystko. Jak najbardziej tak. No i co z tym domem? Halo, dom. Tutaj dom jest do zbudowy. Kurczę, ja nie wiem, ja niby im wyznaczam osobę, która buduje, czy nie, bo już teraz nie wiem. Dobra, teraz pora na walkę, pora się troszkę oczyścić teren ze złego. W końcu, oj, patrz jak ładnie kładą się, no po prostu miodzio. I o to chodzi. I tą działkę też sobie wykupię. Moje, dziękuję, już przejmuję. I teraz trzeba pójść tu, tylko tutaj nie podejdę, bo jest nieodkryty teren. No wie, gdzie ten mój eksplorator poleciał? Dobra, nie istotne, na razie trzeba wywalić okolice. No, no, no tam budują, ja wiem, że kłócicie się, ale tam budują, uwierzcie mi, że tam budują. Dobra, tu wilki są i chyba teraz powoli się dowiem, jak się tam dostać, bardzo dobrze. Czyli tak, zajmiemy się teraz tymi wilkami stąd. Folklor, mogę już, a czy ja mogę więcej tego? Przechowana żywność, kolonizacja, nie mogę. A czy muszę dodać do tego punktu, dobrze, mamy to? Mamy, w takim razie ciśniemy wilki, naparzyć w te wilki. A tutaj ranny, tutaj i tutaj. Aha, tutaj parę rannych jednostek, ale to damy sobie radę. Tego zwiadowcę trzeba będzie ewentualnie wycofać, żeby nie zginął całkiem. Tutaj idziemy teraz w tym kierunku. Zwiadowca, tylko to odkryj i idziesz do domu. Odpocznij sobie trochę. Znowu zima przyszła. Znowu zima. Niedobrze. A tu rybki mamy, tak? Widziałem tu rybki. Są rybki. Dobra, 200. Wiem, że w zimę budować to jest niefajnie, ale jednak... No trzeba. Dobra, ciśniemy w takim razie na wilki. Te tereny po kolei systematyczne. Nowy tytuł Wódz, zabał żywności, wow. Doskonale, klan zdobył znaczną sławę. Nasze wpływy w rejonie są silne, a serca ludzi wypełnia duma. No i super, i o to chodzi. Nowy tytuł Wodza mamy. Czyli mamy... zdobywasz nową umiejętność, Wódz. Ale ciekawie jestem, czy ta nowa umiejętność do czegoś mi się jeszcze przyda. Dobrze zastawiające. Okej, okay, wytłukliśmy. Tak, tylko pasowałoby mieć leczenie, więc pasowałoby kogoś jeszcze tutaj. Sorry, ale bierzemy się za leczenie, moja droga. Więc proszę mi tu przydzielić więcej ludzi. Mamy komplet tu, ale mogę tutaj. Ostre topory zbrojmistrza. Kolonizacja. O, pewnie. Mogłem to od razu dać, bo jednak trochę tego żarcia wydałem. Nie sądzicie? Gdzie jest ten mój druid? Jeden druid. I drugi druid, proszę. No właśnie zginął, no kurczę. Miał nie zginąć, dlaczego on zginął? No laj, łaj, łaj, dlaczego on zginął? Dobra, zwiadowca, proszę. Obóz zwiadowców, proszę to ogarniać. Co z tą wyprawą? No popłynęli i nie wracają. Dobra, folklor ma być, ja chcę folklor, chcę mieć rozum. Czyli tak, folklor to jest jednym słowem. Co to jest? Poczekajcie, no chodź. A wy nie możecie, bo ten... A, czy ja mogę tylko chodzić z tymi leczącymi na terenie skolonizowanym? Okej, okay, dobrze, czyli co, teraz muszę ich wyleczyć? Wyśmienicie, nasze terytorium rozrosło się z naszych rozmiarów. Ludziom niczego tu nie zabraknie, a my będziemy mogli zająć się kolejnym regionem. No i super. Halo? Ja chcę być wyleczony. Czy ktoś go leczy, czy nie? Tak, on, właśnie on. No patrzcie. Uzdrowiciel nie leczy. No, zwiesiło się coś. Ewidentnie. Dobra, teraz się mogę tutaj zakręcić w tych rejonach. Zobaczę, czy oni... A może go leczą na tych rejonach? A wiecie co? Cofnę się tymi jednostkami. Nie wiem, czy to tak działa. Zobaczymy, bo tak może tutaj wokół bazy tylko... Może ziół brakuje? Może tak być. Dobra. Ja będę na pewno chciał... pójść, uratować tamtych. Czy chyba tędy będę musiał przechodzić, tak mi się wydaje. Zwiadowca. Twoje terytorium jest zaatakowane, czyli muszę się bronić, albo wilki weszły. Dobra, skoro wilki weszły, to trzeba ich pocisnąć. Proszę pocisnąć wilki. I tutaj bym miał zasoby kolejne. O, ciekawie. Szkoda, że nie ma, chyba, że mogę jeszcze jedną rzecz zrobić. Tak, bardzo dużo buduję w tym momencie. Targowisko.
Tu mam dwa budynki na trzy, to jeszcze chyba jeden. Ciebie biorę. Obóz tarczowników, okej. Kuźnia, kopalnia, dok okrętów, targowisko. Targowisko zbuduję sobie. Wiecie co, jak tu będzie pole uprawne, to zrobię tu targowisko. Niech będzie. Troszkę daleko do osady, ale trudno. Rozwinij obszar. Dlaczego nie mogę rozwinąć danego obszaru? Ten mogę obszar. O, super. Ten obszar sobie rozwinę. A tego już nie mogę. Osiągnięto maksymalną liczbę budynków. Interesujące. Dobra. Pytanie, czy tu się będę wybierał w te rejony? Nie. W takim razie ja się wracam tu. I okej. Zebrałem folklor, coś tam. Aha, możemy zbudować kolejne. Czyli oznaka bohatera. Zmniejsza, zapewnia szczęście w ilości 2 i sprawia, że wzrasta sława. Przechowanie żywności. Okej, żywność produkowana jest szybciej, bardzo mi się to podoba, więc system jedzeniowy będę miał chyba ogarnięty. No ale znowu ich nie leczy, no ej. Więc co, ja ich w takim razie przekwalifikuję. Tylko może nie na zwiadowcę, tylko na łowczego. Może wtedy zacznie. O! Uzdrowiciel będzie uzdrowicielem. Tak, koleś, który był ranny. O, jest teraz leczenie występuje. O, ciekawostka. A tych uzdrowicielów przekwalifikuję na zbrojmistrzy. O, tak będę robił. Taki haczyk, taki myk. Trochę oszukam system, no ale sorry. No sorry, winę tu, ile można, prawda? Tak się nieładnie zachowywać. O, dwie kobitki. A, oj, idziemy na fight, oj. Pytanie, czy wilki mogę rozwalić, czy nie mogę się kręcić po tych terenach? Tu chciałbym tylko niedźwiadkę rozwalić. A ty jesteś sam, gościu, czy nie? Kotu! Czemu jesteś sam? A gdzie wojownicy? Halo, moi wojownicy! Gdzie oni są? O! Polecieli gdzieś tam. No jakie typy, gdzieś tam mega polecieli daleko. No nie, dobra. Okej, tu są bagna, a jest przejście tędy. Dobra, czyli będę mógł powoli tam przejść i im pomagać, super. Znowu terytorium zaatakowane, zaraz się nimi zajmiemy, spokojnie. Najpierw tylko niedźwiedzka rozwala, tylko tak, gościu, wycofaj się, proszę cię. Zajmij się druidztwem, a ty z druida idź na wojownika. Tak, taki mały misz masz. O, taka mała zamiana. A powiem wam, tak ciekawy system zmiany, ale dobra. Czyli skoro już mogę tędy przejść, zwiadowca, wycofaj się. Zbadaj mi ten teren. No nie, przejęli mi to, jakim prawem, to jest moje, majne, wypadł mi stąd, to jest moje teren. Nie będzie mi nikt tutaj atakował. No i zobaczę, czy ja mogę sobie tak spokojnie przejść i zaatakować? Nie, czy ja muszę wykupywać każdą Czy nie mogę skolonizować, bo tu się coś kręci. Tam nie mogę zrobić tego, tamtego. Dziwnie, naprawdę powiem wam, dziwnie to jest zachowane. Mogę tylko zaatakować daną postać. Ale ty, do tyłu. O, teraz. Okej, okay. Czy dopóki nie mogę. A czy mogę tak atakować? Poczekajcie. A nie, tak mogę atakować. Dobra, czy mogę powoli sobie przejść w taki system? Super, w takim razie wiecie co? Ja już szybko tutaj buduję kolejną zbrojmistrza. Bo czy muszę kolejną osadę. Tylko tym razem zrobię sobie tarczowników. Tak. Zbudujmy sobie tarczowników. Pytanie. Ty niezadowolony, bo co? Łowca. Łowca niezadowolony, bo pewnie jest ranny. Okej, rozumiem. Można i tak, więc spoko. My tutaj pokonaliśmy już. Okej, teraz idziemy pomóc tym. Tu jest niedźwiadek, więc trzeba uważać na to wszystko. O, naparzy w niedźwiadka. Czyli tak trzeba walczyć. A, to jest ciekawy system. Więc zaraz pójdziemy im, pomożemy. Tak, zabijemy wszystkie jednostki wroga i będzie miło. Milusińsko będzie. Wycofać to. Dobra. Ludzie są nieszczęśliwi. Zorganizujemy ucztę, bo ludzie są nieszczęśliwi. Dobrze, w takim razie proszę bardzo, ogarnięte. No i spoko, i się dostaliśmy. I zostaje tylko ten obóz. Tu jest mnóstwo wików, więc trzeba uważać. Ale damy radę. O, owieczka tu jest.
rozwalmy te dwa obozy i będziemy powoli kończyć, bo to jest jeden obóz, drugi obóz i będą szczęśliwi, mam nadzieję, że będą szczęśliwi. Wojownik mi poległ, dwóch wojowników poległo, wojownicy polegli, jaka strata, nie, tak być nie może. Dobrze, ci powiem wam, okej, on spoko, zadowolony, no ale wojownicy jednak uberwali. Okej, mój zwiadowca. Zwiadowca 2, mieszkaniec, żeglarz, zwiadowca. Zwiadowcu drogi, czy ty zbadałeś ten teren, czy nie? Czy ja muszę to wykupić? Chyba muszę wykupić. Trochę słabo, dobra. Pytanie, czy jeszcze kilku ludzi do jedzenia? Bo widzę, mam mega problem teraz z jedzeniem. Łowcy nie mogę. Zwiadowcy nie chcę. Na żeglarza nie chcę. Do szpichlerza nie chcę, ale mogę zbudować farmę. Proszę mi ogarnąć tą farmę. I tutaj jeszcze jeden koleś do budowania. O, i to byłoby gitara. Teraz dwóch wojowników. Idzie do tego. No i naparzamy tam wilki. Ten teren jest oczyszczony, więc z tej strony są czyści. Spoko. Jeszcze pociśniemy ich z tej strony. Opatrzcie, i nawet wilk idzie, więc zaraz się od razu z nim zajmiemy. Tak, sojusznik jest atakowany. Rozwalamy sojusznicze, nie jednostki, tylko sojuszniczego wroga. I naparzać. Tylko wiecie co? Ja spróbuję myk. Ciekawie jestem, czy się dołączą. Nie dołączyli się, ale ściema. To była ściema. To ja tak się nie bawię. Dobra, rozwalamy. Choć mój bohater właśnie poległ. No nie, jakim prawem? Rozwalać, bydlak, rozwalać. Mój bohater, co z moim bohaterem? Polak, poległ w wilce, poległ w bitwie. Niedobrze. No jak tego zwiadowcę, tego mogę pozyskać teraz? Folklor, zbrojmistrz. Błogosławieństwo Jorda, zyskujesz zasoby kamień. Szczęście i żywność. Wolę szczęście. Super, ale wiecie co? Jedna rzecz. Jak mogę odzyskać bohatera? Straciłem bohatera! Przegapiłem taki moment. No nieładnie. Nieładnie, to jest właśnie niefajne i teraz zastanawiam się, jak mogę. No, ale zabiłem wszystkie wilki, to o co chodzi? Tam jeszcze się kręci jeden wilk. O nie, jeszcze jeden się kręci. Rozwalić go. Kurczę, wiecie co, no słabo. Słabo, ale patrzcie, oni się tutaj... to trzeba wykupić te wszystkie działki, bo oni się tu kręcą. Mi się to nie podoba, że nie można skolonizować. I co, nie mogę tu skolonizować? Okej, ciekawostka. Nie mogę skolonizować, bo się nie daje do użytkowania. No to jest słabo. Słabo, ale dobra. Tu mam sojusznika, tu mam takie. Ale teraz pytanie, jak mogę tylko jednostkę uzyskać? Dobra, wiecie co, pokonam tego wilka i będę się zastanawiał, jak mogę uzyskać mojego bohatera. Z ręce uczte nie mogę, na uczte mnie nie stać. To jest bardzo wystawiające. Wojownik. Jeden wojownik mi został? I co? O nie! Tam się odrodzili. O, taka strata. No nic, ale w tej zmiany w takim razie nie zmienimy. To trzeba się z tym pogodzić. No i czekać na więcej ludzi, bo tutaj już mam zbudowane wszystko. Tylko potrzeba mi zasobów. Kasa i nie tylko. Tu mamy tarczownika. Czyli chyba to jest miotający? Odporność na pociski. A nie, to nie wiem, to jest jakiś z mieszem. Dobra, w takim razie sądzę, że w tym miejscu się zatrzymamy. Jest tu chyba opcja zapisu? Chyba jest opcja. W takim razie widzimy się, mam nadzieję, za kolejne, w kolejnych odcinkach z tej fajnej gry Nordgard, Nilfgaard, czy jak zwał, tak zwał. Jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was do łapkowania, do subskrypcji i do polecania. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was z Tanią. Hej, hej!